Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest poniedziałek, 24 lipca. Wspomnienie świętej Kingi, dziewicy. Święto trzeciej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj. Aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Niemcy. W Niemczech dochodzi do coraz większej liczby aktów agresji na otwartych basenach. Sprawcami napaści, bujek czy pogróżek są przede wszystkim imigranci. Potwierdzają to m.in. ratownicy wodni. Prezes Federalnego Stowarzyszenia Niemieckich Ratowników Basenowych, pan Peter Harzheim, powiedział: wśród osób dopuszczających się przemocy na basenach jest wielu młodych panów ze środowisk migracyjnych. Problem z agresją na basenach wywołał już reakcję władz samorządowych. Przykładowo burmistrz Berlina, pan Kai Wegner, zaproponował, by wprowadzić na otwartych kąpieliskach coś na wzór zakazów stadionowych, czyli identyfikacji sprawcy i nałożenia na niego kary w postaci zakazu wstępu do danego miejsca. Sceptycznie do problemu podchodzi jednak policja, która deklaruje, że nie będzie w stanie zwiększyć liczebności funkcjonariuszy na basenach. Ponownie Niemcy. W minionym tygodniu aktywiści z naszej ulubionej, radykalnej, ekologicznej bojówki Letzte Generation, czyli Ostatnie Pokolenie, wtargnęli na lotniska w Düsseldorfie oraz Hamburgu. W Düsseldorfie dostali się jedynie na płytę lotniska, gdzie prowadzili standardowy protest. Większym polotem i inicjatywą wykazali się klimatyści w Hamburgu, którzy przykleili się do pasa startowego, co spowodowało wstrzymanie lotów na kilka godzin. Panowie i panie ekoterroryści nie przewidzieli jednak najwidoczniej wszystkich konsekwencji swoich działań. Przymocowali się bowiem do płyty lotniska bardzo silną substancją, która może doprowadzić nawet do amputacji ich rąk. W artykule brytyjskiego The Telegraph, który opisywał sprawę, czytamy: aktywiści wykorzystali mieszankę betonu i żywicy epoksydowej, która powszechnie stosowana jest do celów budowlanych. Ponieważ materiał z czasem twardnieje, może powodować trwałe zablokowanie rąk i prowadzić do amputacji kończyny. Czego się nie robi dla ratowania planety. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. Dziś wspomnienie świętej Kingi, dziewicy. Święta Kinga urodziła się w roku 1234 w węgierskim Ostrzychomiu jako trzecia córka króla Węgier Beli IV. Gdy Kinga miała 7 lat, jej rodzice zawarli umowę małżeńską, na mocy której ich córka miała zostać żoną Bolesława Wstydliwego. Kinga wyjechała wówczas do Sandomierza, gdzie wychowywała się w otoczeniu swojego przyszłego męża. Z powodu coraz bardziej nacierających na Polskę Tatarów, Bolesław i Kinga uciekli na Węgry, a następnie do opactwa cysterskiego na Morawach. Gdy zagrożenie minęło, udali się do Nowego Korczyna, miejscowości nieopodal Sandomierza. Kinga nakłoniła wówczas swojego przyszłego męża do ślubów do zgonnej czystości. Wkrótce Bolesław poślubił świętą Kingę, a ich małżeństwo trwało 40 lat. Kinga pomagała mężowi w rządach nad księstwami krakowskim i sandomierskim. Przyczyniła się także do przyspieszenia procesu kanonizacyjnego świętego Stanisława. Po śmierci Bolesława w roku 1279 Kinga wstąpiła do zakonu klarysek. Święta Kinga zmarła 24 lipca 1292 roku w Starym Sączu. Kanonizował ją papież Aleksander VIII w roku 1690. Norwegia. Norweski Urząd Ochrony Danych sprzeciwił się praktyce profilowania użytkowników stosowanej przez koncern Meta, czyli właściciela takich portali jak Facebook czy Instagram. Meta od wielu lat śledzi aktywność swoich użytkowników, by potem do treści, które publikują lub przeglądają, dopasować swoje reklamy. Norwegia zabroniła tego procederu, grożąc Mecie karą 1 000 000 norweskich koron dziennie. Zdaniem urzędników działania Facebooka są niezgodne z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, czyli słynnym RODO, które obowiązuje na terenie Norwegii, która należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przedstawiciel urzędu pan Tobias Judin stwierdził: decyzja nie zakazuje Facebooka ani Instagrama w Norwegii. Chodzi o to, aby mieszkańcy Norwegii mogli korzystać z tych usług w bezpieczny sposób i aby ich prawa były chronione. Czy takie działania władz norweskich mogą dawać nadzieję na to, że wreszcie rozpocznie się realne ograniczanie omnipotencji Big Techu? Wielka Brytania.
Brytyjskie Ministerstwo Zdrowia opublikowało najnowsze statystyki dotyczące aborcji w Anglii i Walii. Przedstawiony raport dotyczył okresu od stycznia do czerwca 2022 roku, w którym to legalnie zamordowano w tych dwóch krajach 123 219 nienarodzonych dzieci. Jest to 17% wzrost względem tożsamego okresu z roku 2021. Brytyjskie organizacje antyaborcyjne określiły skalę zabijania dzieci w swoim kraju jako tragedię narodową. Wskazują także na fakt, że brytyjskie szkoły korzystają z usług fundacji oferujących tzw. usługi edukacyjne, którymi ma być instrukcja, jak dokonać aborcji bez wiedzy rodziców. Edukacja proaborcyjna jest realizacją zalecenia Organizacji Narodów Zjednoczonych. Wkrótce będzie obowiązywała nie tylko w Anglii i Walii, ale także w Irlandii Północnej. Stany Zjednoczone. Jak informuje Fox News, w Wojsku Stanów Zjednoczonych dochodzi do coraz większej liczby problemów z tzw. osobami transpłciowymi. Niedawno przed Senacką Komisją do Spraw Sił Zbrojnych stanęła 18-letnia rekrutka, która została zmuszona do wzięcia prysznica z innymi rekrutami, wśród których było dwóch podających się za kobiety mężczyzn. 18-latkę zmuszono także do spania pomiędzy mężczyznami. Jak stwierdziła, byli oni w trakcie tzw. chemicznej terapii zmiany płci. Media nie podały tożsamości dziewczyny z obawy o jej bezpieczeństwo i możliwość kontynuowania służby. Pentagon odpowiedział na informacje medialne w następujący sposób. Nasza polityka mówi, że wszyscy członkowie służby mają być traktowani z godnością i szacunkiem. Kto czuje się niekomfortowo lub ma jakieś obawy, powinien zgłosić te problemy przełożonym. Od siebie dodam, że wyobrażam sobie, iż takie informacje bardzo bacznie śledzą w armii chińskiej. Nie wiem jak u Chińczyków z poczuciem humoru, ale wyobrażam sobie salwy śmiechu. Polska. Zgodnie z najnowszymi danymi w Polsce lawinowo upadają małe sklepy. Od początku roku zamknięto blisko 5 tysięcy małych sklepów, to stanowi aż 80% liczby działalności zawieszonych w ubiegłym roku. Zdaniem ekspertów, do końca roku liczba ta się podwoi. Począwszy od roku 2010, liczba małych sklepów spadła o 91 tysięcy. Dziś takich placówek jest w Polsce 370 tysięcy. Najszybciej zmniejsza się liczba sklepów rybnych, księgarni, sklepów papierniczych oraz obuwniczych. Przyczyną tego, jak i największym beneficjentem są oczywiście wielkie sieci hipermarketów. Mali sklepikarze nie są w stanie rywalizować cenowo z międzynarodowymi korporacjami. Ponownie Polska. Jak informują media motoryzacyjne, właściciele galerii handlowych obawiają się samochodów elektrycznych na swoich, często podziemnych, parkingach. Powodem tych obaw są niezwykle problematyczne pożary zeroemisyjnych pojazdów. O wielogodzinnych akcjach gaszenia elektryków kilka razy w Sprawkach Okiem Katolika Rano była już mowa. Działania prewencyjne w tej sprawie podjęli właściciele gdańskiej galerii Madison, którzy wprost zakazali na swoim terenie parkowania samochodów elektrycznych. Podobne regulacje dotyczą samochodów napędzanych gazem LPG. W odróżnieniu jednak od nich, elektryki zgodnie z decyzjami unijnymi mają stać się od roku 2035 jedynymi dostępnymi samochodami. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Dziś o mojej nienawiści do modernizmu. Czy katolik może nienawidzić? Oczywiście. Nie wolno mu nienawidzić człowieka, ale też nie wolno mu nie nienawidzić błędu. Nienawiść do błędu jest fundamentem umiłowania prawdy. Za co więc nienawidzę modernizmu? Za to, co przez wiele lat robił z moim życiem oraz za to, co zrobił przez ostatnie kilkadziesiąt lat z moją matką, Kościołem. Po pierwsze, utrzymywał mnie i nadal utrzymuje miliony w stanie ciągłego rozdarcia między miłością do Jezusa Chrystusa, a niechęcią do kościółkowych klimatów. Ja z jednej strony byłem przekonany, że obcuję z prawdą, gdyż oczywiście modernizm nie zdążył wypłukać całej prawdy z Kościoła katolickiego. Na to na szczęście kilkadziesiąt lat nie wystarczy. Wierzyłem więc w doktrynę katolicką. Widziałem, że w Kościele jestem najbliżej prawdy i wierzyłem w moc sakramentów. Z drugiej strony przeżywałem katusze, gdy moje męskie serce miało się zmieścić w klimatach rzewnych przyśpiewek, wymuszonych uśmiechów i drętwych żartów. I nie, to nie jest złośliwość z mojej strony. To prawdziwa złość, gdyż takie rzeczy niejedno męskie serce albo zmiękczyły, rozciapkały, zniewieściły,
albo, jeżeli serce nie było w stanie wyrzec się całej swojej męskości, odepchnęły od kościoła. Po drugie, nienawidzę modernizmu. Za lata utrzymywania mnie i milionów w przekonaniu, że miłość polega na wywoływaniu pozytywnych uczuć. Modernizm nie tylko cały ciężar z kultu Boga przeniósł na pełną koncentrację na człowieku, ale na dodatek jest to koncentracja najbardziej śliska z możliwych. Nie koncentruje się tam bowiem na rozumie człowieka, na rozwoju cnót, na wyzbyciu się wad, ale na uczuciach. Elemencie najbardziej ulotnym, zmiennym, zależącym od wielu czynników, w tym choćby pogodowych. Uczucia. Gdy w tej modernistycznej wersji kościoła ktoś na przykład, przepraszam, bredzi. Jeżeli to słowo wydaje się zbyt mocne, to mogę powiedzieć głosi herezję lub nawet jej z pozycji jakiegoś autorytetu naucza. Myślę, że przy tym bredzi to określenie pieszczotliwe. Gdy mamy do czynienia z taką sytuacją, nikt już z całą mocą nie stanie w obronie prawdy, w obronie doktryny katolickiej, skarbu, na którym najmniejsza chociaż rysa jest katastrofą. Nie stanie też w obronie duszy samego bredzącego, gdyż wiara w herezję jest dużym zagrożeniem. Dlaczego nie stanie w obronie? Bo Stefanowi, Halinie, czy też księdzu Jackowi, co jest przecież równy gość, będzie przykro. Ile razy ja byłem w takiej sytuacji? Ile razy starałem się dojść do prawdy i słyszałem, że potraktowałem kogoś bez miłości? Zmieniałem więc ton, przyklejałem ten sztuczny uśmiech, zmiękczałem tembr swojego głosu, byle tylko komuś nie było przykro. A i tak było. Dlaczego? Bo prawda jest bardzo wykluczająca. Prawda jest dla błędu bardzo przykra. Z tego miejsca chcę pozdrowić wszystkich Stefanów, Haliny i wszystkich księży Jacków. Przytoczenie tych imion powyżej jest swojego rodzaju zabiegiem stylistycznym i nie oznacza, iż wszystkie osoby o tych imionach uważam za modernistów. Wróćmy jednak do samego modernizmu. Nienawidzę modernizmu za wypędzenie z kościoła mężczyzn. Najbardziej inspirującą, ponieważ jedyną prawdziwą, religię świata. Modernizm dla kilku ostatnich pokoleń zamienił w intelektualną breję. Nienawidzę modernizmu za to, że utrzymywał mnie i utrzymuje miliony, w przekonaniu, że Pan Bóg jest niesamowicie tajemniczy i ukryty. Pan Bóg oczywiście jest tajemniczy i ukryty, ale tylko dlatego, że ludzki rozum nie jest w stanie go pojąć, a nie dlatego, że się przed człowiekiem ukrywa lub że jest tak tajemniczy, że w jego kościele co chwilę jest jakaś sprzeczność. Przez wiele, wiele lat byłem utrzymywany w przeświadczeniu, że Pan Bóg stworzył mężczyznę i dał mu rozum, by potem oczekiwać od niego zaparcia się wszystkiego, co jest w nim męskie i przede wszystkim zaparcia się swojego rozumu. Ile razy słyszałem, że widzę niekonsekwencje we współczesnym nauczaniu, dlatego że za bardzo używam rozumu, a za mało serca. Bóg jest taką miłością, że aż z miłości się ciągle zmienia. Skoro bowiem kogoś prawosławni obdzierają ze skóry, gdy ten mówi im: nawróćcie się na katolicyzm, po czym Kościół uznaje go za świętego, po czym zostaje on jednym z patronów Rzeczpospolitej, a już za kilkaset lat modlimy się razem z prawosławnymi, podobnie zresztą jak z Indianami, szamanami i heretykami. To przecież wprost znaczy, że mam wyłączyć wszelką logikę. Bóg jest miłością tak bardzo, że się zmienia. Tylko czy jeżeli Bóg się zmienia, to nie jest koniec katolicyzmu? Czy rozumiesz, mój drogi słuchaczu, jaka to jest zbrodnia? Modernizm narysował mi obraz Boga, który powodował mój brak zaufania, czy wręcz niechęć. Jak rozdarte było wtedy zawsze moje męskie serce. Z jednej strony wiedziałem, że Jezus Chrystus jest Mesjaszem i że założony przez Niego Kościół ma pełnię prawdy. Z drugiej strony słuchałem czegoś, co mi podawano jako tę prawdę w modernistycznym kościele i miałem ciągły error. Ilu mężczyzn musiało z powodu czegoś takiego z kościoła odejść? Zresztą architektom modernizmu chyba właśnie o to chodziło. Na szczęście teraz odnalazłem znów katolicyzm. Wiarę apostołów, wiarę męczenników, wiarę świętego Augustyna i świętego Tomasza z Akwinu, wiarę świętego Andrzeja Boboli, wiarę świętego Piusa X, naukę tak logiczną, że zawstydza matematykę. Wiarę idealną dla kobiet i mężczyzn, wiarę idealną po prostu, ponieważ wiarę prawdziwą, wiarę katolicką. Nazywa się ją dziś tradycją, ale jest to nazwa przejściowa, żeby odróżnić religię katolicką od modernizmu. Będzie się na to mówić tradycja tak długo, aż modernizm nie zdechnie za kilka lub kilkaset lat.
Tradycja to katolicyzm. Katolicyzm to tradycja. Koniec. Kropka. A modernizmu naprawdę nienawidzę. Dla nieuważnych lub takich, co chcieliby świadomie moje słowa nagiąć, powtórzę. Nienawidzę modernizmu. Modernistów kocham, czyli pragnę ich dobra. Żeby wszyscy jak najszybciej z modernizmu się wyrwali. Maryjo, posłuż się mną dziś jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz. Byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. Mój drogi słuchaczu, przypominam, że 40 rozprawek z pierwszych 40 odcinków Sprawek Okiem Katolika Rano można posłuchać w formie audiobooka, który jest do nabycia na stronie www.powiemmamie.pl. Rozprawki część druga jest w przygotowaniu. Niedługo na tej stronie spodziewać się możecie również wydanych w formie audiobooka encyklik www.powiemmamie.pl. To na dzisiaj wszystkie Sprawki Okiem Katolika Rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz komentarz. Jeżeli chcesz wesprzeć zespół Sprawek Okiem Katolika najmniejszą chociaż kwotą, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia i błogosławionego początku nowego tygodnia pracy. Święta Kingo, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.